Zaburzenia rytmu serca mogą występować u dziecka od urodzenia lub pojawiać się bezpośrednio po porodzie. Mogą pojawiać się w czasie jego dalszego rozwoju. Przyczyny mogą być związane zarówno z sytuacjami wrodzonymi, jak i nabytymi. Wrodzone zaburzenia rytmu są rzadką sytuacją. Przykładem może być całkowity blok przedsionkowo-komorowy, kiedy dziecko rodzi się od razu z bardzo wolną czynnością serca, często z niewydolnością serca. Przyczyną tego jest całkowite zaburzenie przewodzenia między mięśniem przedsionków a komorami, co bardzo często bywa konsekwencją chorób tkanki łącznej u matki. Natomiast również dość często u noworodków spotykamy się często z kurczami nadkomorowymi, co jest związane z tym, że poza zmianami anatomicznymi, jakie dokonują się w czasie życia płodowego, również pewnej metamorfozie ulega układ bodźcowo-przewodzący. Istnieją pewne struktury, pewne dodatkowe drogi przewodzenia, które mogą być aktywne w mięśniu płodu, ale z chwilą urodzenia powinny się dezaktywować. Jeżeli takie struktury pozostają aktywne przez pierwsze kilka dni, kilka tygodni, mogą generować zaburzenia rytmu i prowadzić nawet do ciężkich napadów, często skurczy. To jest właśnie przykład arytmii, z której dziecko może wyrosnąć. Jeżeli mamy takiego noworodka, włączamy mu leczenie i kontynuujemy je często do 6 miesięcy, czasami nawet do końca pierwszego roku życia i później po odstawieniu leków bardzo często widzimy, że ta arytmia nie nawraca. Te dodatkowe drogi przewodzenia ulegają dezaktywacji i problem możemy uznać za rozwiązany. Istnieją jednakowoż również arytmie, które pojawiają się z czasem. One wtedy najczęściej nie będą miały tendencji do zanikania. Mogą być związane z pewnymi właściwymi dla danego dziecka odmiennościami budowy układu bodźcowo-przewodzącego, ale mogą być również konsekwencją stanów zapalnych mięśnia sercowego, na przykład zapalenia mięśnia sercowego, mogą być wreszcie spowodowane chociażby boreliozą. Często są pierwszym objawem boreliozy. Zdarzało się, że wykonywaliśmy badania u dzieci i stwierdzaliśmy dodatni odczyn w kierunku boreliozy w badaniach laboratoryjnych. Natomiast rodzice czasami też pytają, czy wada wrodzona serca kojarzy się z zaburzeniami rytmu. Czy to jest ze sobą związane? Najczęściej tak nie jest. W zasadzie istnieją dwie wady wrodzone, o których wiemy, iż są nierozłącznie związane z zaburzeniami rytmu serca. Są to ciężkie wady. Jest to zespół Epsteina, czyli nieprawidłowość budowy zastawki trójdzielnej. A drugą wadą rzadką jest skorygowane przełożenie wielkich wstępniczych. Występuje naprawdę u bardzo niewielkiego odsetka dzieci i też do zaburzeń rytmu może prowadzić. I oczywiście osobną grupą są dzieci po operacjach wad wrodzonych serca, gdzie na skutek cięć w mięśniu sercowym, wszywania łat czy jakichkolwiek manipulacji może dochodzić do tworzenia takich fragmentów mięśnia sercowego, które mogą generować zaburzenia rytmu serca. I oczywiście takie dzieci będą wymagały obserwacji, a w niektórych przypadkach również leczenia.